Naszą podróż do Indii zaczynamy od wizyty w warsztacie pod gruszą. Super. Cisza, spokój. Do 4 rano. Ten wyjdzie i będzie mi teraz oglądał auto. No, niedźwiedź jeszcze sprawdza, jeszcze widzę, że głowa pracuje. Wiecie, to jest jednak stres. Te ostatnie dni przed wyjazdem, te całe przygotowania, cały czas człowiek intensywnie pracuje, co zabrać, co zapakować, czy wszystko zabrane, czy zrobione, nie? On tam właśnie sobie jeszcze sprawdzał pod samochodem. A chciałam Wam powiedzieć, że to jest nasz ostatni nocleg tutaj Jeny. Aż wiecie co? Emocje normalnie. Nasz ostatni nocleg w Polsce. Pierwszy raz byliśmy w Polsce tak długo. To były długie przygotowania. Trochę też spraw rodzinnych. Ale bardzo się cieszymy, że wreszcie już żeśmy wszystko zakończyli i możemy ruszać w drogę. No i jak zwykle, to co miało trwać 2 dni, trwało tydzień, a to co miało kosztować mało, kosztowało dużo. No ale cóż, życie po prostu i tak jest. Więc jak będziecie wyszykować się do jakiejś wyprawy, bez względu na to w jaki sposób, to pamiętajcie, że przygotowania zajmują dużo więcej niż planujemy i z reguły kosztują dużo więcej. Ale nieważne to, ważne, że wszystko zrobione i możemy ruszać w drogę. Naszą podróż do Indii zaczynamy od wizyty w warsztacie pod gruszą. No i tak bywa i no jest pewna irytacja, bo wiecie, no spędziliśmy dużo czasu na przygotowaniu samochodu, ale jednak się okazuje, że coś tam jeszcze się przeoczyło. Jak żeśmy zaczęli jechać, to po prostu bardzo słabo ładował alternator. I to zaniepokoiło niedźwiedzia. On ma takie fajne urządzenie, które pokazuje właśnie, jakie jest napięcie na akumulatorze, jak on ładuje w trakcie podróży. No i wyjątkowo właśnie słabo tam było i wiecie, no tak żeśmy jechali jeden dzień i drugi, nie? Bo jechaliśmy przez Słowację i Węgry. No i kurczę, tak trochę lipa, nie? No i on właśnie tam zaczął się tym tam, wiecie, oglądać, co tam ewentualnie pytać, dopytywać jeszcze naszego właśnie mechanika, co mogłoby być przyczyną. No i padło na alternator. No i jest to taka część, wiecie, która no, nie była nigdy wymieniana w tym samochodzie, no a samochód już ma parę lat i może faktycznie przyszła na niego pora. No i stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy czekać, aż on całkiem zdechnie, tylko póki jeszcze jesteśmy tutaj w miarę, wiecie, w cywilizacji, to trzeba to zrobić, no. I też los tak zrządzi, że po prostu
Zaraz ten nasz mechanik powiedział, ale ja mam znajomego Rumuna, to zadzwonię do niego, się zapytam, gdzie moglibyście podjechać. I się okazało, że jego ojciec ma warsztat. No to wiecie, no co będziemy szukać, nie? Tak więc przyjechaliśmy tutaj i będziemy tutaj to naprawiać. Nie mogę za bardzo tam ponagrywać i wam wszystkiego pokazać, bo tam oni też mają dwa duże psy i po prostu jest dużo hałasu. One czują nasze psy, nasze szczekają, tamte szczekają. Tak więc jest super szczekaniny, więc my tutaj, proszę bardzo, żeśmy wyszli na łączkę. O, uwaga. No, tak więc my tutaj na łączce, a oni tam po prostu naprawiają to, co trzeba. Częścią. No to jakby 1000 złotych trochę więcej, no to w sumie okej, no nie? No. Mhm. Wziąłem ten stary, oryginalny. Aha. Tu zawsze można zrobić coś, tam zebrać. Mhm. Coś kowie wyślę, czy tu wrzucę jakoś. Super, fajnie, tak więc cieszymy się, że tak szybko poszło, naprawdę żeśmy się nie spodziewali i w sumie to żeśmy się nastawili, że tam będziemy musieli gdzieś nocować, a tak to po prostu możemy jechać i no, przenocować w jakimś lepszym miejscu. Wylądowaliśmy pod mostem. No i może to nie byłoby najgorsze miejsce, mimo tego, że jest blisko ten most kolejowy, ale popatrzcie, ile tu śmieci. Naprawdę. Fuj. W życiu człowiek nawet nogi nie zamoczy i zaraz mi tu będą psy właśnie grzebać po tych śmieciach. Tak więc niestety to nie jest dla nas dobre miejsce i pojedziemy szukać dalej. Szukaliśmy, no i wreszcie znaleźliśmy takie spokojne miejsce nad jeziorem. Super, cisza, spokój do 4 rano. Kiedy to tutaj sobie przyjechał pan,
łowić rybki. Psy się rozszczekały, musiałam wyjść, uspokoić, no ale spokojnie. No, poszłam dalej spać i słuchajcie, pół godziny później przyjechał kolejny rybak, a potem kolejny rybak i tak dalej. No, wszystko fajnie. Oni byli bardzo spokojni i też się zachowywali cicho, no, ale nasze psy trochę mniej. Tam teraz szaleją poranne zabawy. No więc ja miałam dzisiaj bardzo wczesne wstawanie. No bo wiecie, to są fajne pieski, ale pilnują domu i po prostu jak ktoś się zbliża, no to wiadomo, szczekają. No i tyle. Tak więc co było robić? Miejsce nadal jest fajne, uważam. Wszyscy rybacy sobie już tam się porozstawiali na swoich stanowiskach, a ja rozstawiłam swoje stanowisko, no bo co tak, już się nie dało zasnąć, tak więc po prostu wzięłam się za montowanie filmu dla Was, kolejnego odcinka. Piękne widoki, prawda? Ale lepiej nie patrzeć pod nogi. No niestety. Zdarzają się i takie widoki w Rumunii. Proszę. Normalnie aż się po prostu nie chce wchodzić do tej wody. Bo całe to wybrzeże, po prostu ten brzeg jest tak strasznie zaśmiecony. Masakra.